Hejka, z tej strony Agata. Witam Was w kolejnym odcinku. Poprzednio nie zdążyłam Wam za dużo o sobie powiedzieć, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Od teraz to ja będę tworzyć dla Was nowe odcinki, więc koniecznie zajrzyjcie do zakładki Społeczność, z pewnością tam traficie. No i właśnie tam możecie decydować, co będzie się pojawiało w kolejnych odcinkach, także głosujcie, liczę na Was, możecie się tam wykazać, a ja na pewno będę brała to później pod uwagę przy tworzeniu kolejnych filmów. Dzisiaj specjalnie na Wasze życzenie top 5 gier najpopularniejszych na świecie. Muszę Wam przyznać, że ten ranking wcale nie był taki prosty. W tej chwili wypuszczono już tyle gier, że kryteria do wyboru tych najlepszych wcale w sumie nie są takie oczywiste, dlatego cała top lista, którą stworzyłam, oparta jest na miesięcznej aktywności użytkowników zbadanej w styczniu w tym roku. Dawajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza top 5. To lecimy! Numer 1 to zdecydowanie Minecraft. Chyba nikt nie jest tu jakoś super zaskoczony. Minecraft musiał znaleźć się na tej liście. Dla przypomnienia, dla tych, którzy jakimś cudem tego nie wiedzą, jest to oczywiście gra survivalowo-eksploracyjna, w której pozyskujemy surowce, dbamy o przetrwanie naszej postaci, zwiedzamy niesamowite światy, walczymy z przeciwnikami, a przede wszystkim budujemy, i to budujemy na potęgę. Mogą to być albo niewielkie domki, albo niesamowite pałace i zamki. Możecie tworzyć cokolwiek chcecie, właśnie z sześciennych bloków. Jedyne ograniczenie to tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Wierzcie lub nie, ale od premiery tego awangardowo pomyślanego tytułu minęło już niemal 10 lat. Serio 10. Sama się zdziwiłam, że to tak szybko zleciało. Ale tytuł ten wciąż nie schodzi z list bestsellerów. Po części, wiadomo, za sprawą wsparcia dostarczanego przez producenta, a po części z powodu inwencji ogromnej, ogarniętej pasją społeczności, która potrafi, dajmy na to, tworzyć całe miasta na bazie minecraftowej mapy. Na wszystkich graczy czeka tam niesamowita i złożona przygoda, która nie wpisuje się w żaden inny gatunek, czy to strzelanin, czy przygodówek. Trzeba jednak pamiętać, że to także jeden z tych tytułów, które nie prowadzą za rączkę i wbrew pozorom, potrafi być na wstępie bardzo wymagający. Gra została wydana 18 listopada 2011 roku na PC, następnie wydano wersję na konsole i platformy mobilne. Jeszcze przed oficjalną premierą gra zdobyła popularność i wiele nagród. Sukces gry spowodował, że zaczęto sprzedawać związane z nią przedmioty, na przykład książki, zabawki, czy nawet tematyczne klocki Lego. Tak jest, nie przesłyszeliście się. Gra szybko zyskała na popularności, przynosząc twórcy naprawdę spore dochody. Według danych ze stycznia 2018 roku sprzedano około 144 milionów egzemplarzy gry. Ta liczba już robi wrażenie. Próg miliona sprzedanych kopii na PC został przekroczony 12 stycznia 2011 roku, a próg 30 milionów graczy zarejestrowanych na oficjalnej stronie w 2012 roku. Więc chyba sami się nie dziwicie, że te liczby rzeczywiście tu mówią same za siebie i stąd też ta popularność. Na miejscu drugim jest League of Legends, czyli niezwykle popularna i przede wszystkim darmowa gra sieciowa, która jest oparta na systemie mikropłatności. Tutaj zasady gry są dość proste. Na arenach spotykają się 3 lub 4 osobowe zespoły, których członków gracze wybierają spośród obszernej listy dostępnych postaci. Serio jest z czego wybierać. W trakcie pojedynków można zdobyć złoto, ale także doświadczenie, które pozwala nam rozwijać bohaterów. Mecze w League of Legends trwają zależnie od wielkości drużyn, średnio około 30 lub 45 minut. Taki czas rozgrywki pozwolił autorom na zapewnienie graczom płynnego i dynamicznego doświadczenia. Ale co jeśli tak naprawdę nie macie swojej drużyny? Spokojnie, nie musicie się martwić, bo gra zawiera również tryb dla pojedynczego gracza, w którym możemy zmierzyć się z drużyną kontrolowaną przez sztuczną inteligencję. Tak jest, więc spoko, nawet o tym wszyscy pomyśleli. Stanowi to, wiadomo, swego rodzaju opcję treningową przed rozpoczęciem zaciętych rozgrywek sieciowych. Ci z Was, którzy są na bieżąco z tematem, znają na pewno Jankosa, czyli Marcina Jankowskiego, który jest polskim zawodowym graczem e-sportowym w tej grze. Jankos jest uznawany za jednego z najlepszych oraz najagresywniejszych graczy w całej Europie.
ze względu na agresywne zejścia na linię w początkowej fazie meczu oraz częste zabójstwa przeciwników lub asystowanie przy nich, zyskał na scenach europejskiej i międzynarodowej przydomek Króla Pierwszej Krwi. 9 stycznia tego roku, czyli 2021, mówię dla tych, którzy będą oglądać w przyszłości, został on uhonorowany specjalną nagrodą przeglądu sportowego w kategorii e-sport podczas już 86. plebiscytu przeglądu sportowego. I uwaga, jest to pierwsza nagroda tego typu wręczona profesjonalnemu graczowi w Polsce. To czas na kolejną pozycję. Tutaj też chyba zbytnio Was nie zaskoczę. Myślę w ogóle, że te tytuły są Wam w większości znane, pewnie nieraz graliście właśnie w te gry i na pewno się orientujecie i się spodziewaliście, że po prostu muszą się znaleźć one w tej top 5. Kolejna gra to Counter-Strike Global Offensive, która rozszerza już koncepcję drużynowej gry akcji, której seria była pionierem, gdy powstała w 1999 roku. W tej chwili zawiera ona już nowe mapy, postacie, ale także broń, no i dostarcza zaktualizowaną, klasyczną zawartość, wprowadzając także nowy tryb gry, wyszukiwanie gier, rankingi i wiele więcej. Standardowo każdy gracz rozpoczyna grę w punkcie startowym z pistoletem, dwoma magazynkami w zapasie, nożem oraz kwotą $800. Za każdą udaną misję drużyna otrzymuje punkty oraz pieniądze. A w momencie startu następnych rund można za nie kupić broń palną, kamizelki kuloodporne, granaty, magazynki i inne potrzebne do wykonania misji przedmioty. Pieniądze otrzymuje się również za wyeliminowanie przeciwnika, ale można je również stracić za zabicie zakładnika lub osobę z własnej drużyny, zwłaszcza jeżeli włączony jest tak zwany friendly fire, czyli przyjacielski ogień. Cele drużyn, no wiadomo, zawsze muszą być sprzeczne ze sobą, inaczej ta gra nie miałaby sensu po prostu. Jeżeli celem terrorystów jest wysadzić jakiś obiekt, no to wtedy grupa antyterrorystów ma nie dopuścić do tego, no i odwrotnie. Drużyna, która zdoła osiągnąć swój cel, albo, uwaga, wyeliminuje wszystkich przeciwników z drugiej grupy, wygrywa rundę. Ale trzeba pamiętać, że każda rozgrywka jest dodatkowo ograniczona przez czas. Po upływie tego limitu przegrywa ta drużyna, która nie wykonała zadania. W przypadku antyterrorystów jest to nieuwolnienie wszystkich zakładników, no a jeśli chodzi o terrorystów, no to jest to nieustawienie bomby w wyznaczonym miejscu. Drużyny z całego świata ciągle demonstrują swoje umiejętności i taktyki w lokalnych, regionalnych czy nawet międzynarodowych turniejach. Wśród polskich reprezentantów bardzo dobrze jest znany Mateusz Pago Pongowski, który urodził się 6 stycznia 1992 roku i jest on polskim, uwaga, emerytowanym półprofesjonalnym graczem. W tej chwili zajmuje się streamowaniem na platformie Twitch oraz nagrywaniem filmików na YouTube. Kolejnym znanym zawodnikiem jest Janusz Snaks Pogorzelski, który urodził się w 1993 roku w Krakowie. On również jest polskim profesjonalnym graczem, który obecnie gra w drużynie Anonimo Esports. Pewnie już zastanawiacie się, co będzie na miejscu czwartym. Okej, nie będę Was trzymać dłużej w niepewności, spoko. Na czwartym miejscu plasuje się oczywiście Call of Duty Modern Warfare, a Call of Duty... Właściwie tym, którzy nie wiedzą, od razu powiem. Jest to seria gier komputerowych z gatunku First Person Shooter o tematyce wojennej. No i początkowo poszczególne gry z serii były skoncentrowane na tematyce, no przede wszystkim II wojny światowej. Natomiast zmiana nastąpiła w 2007 roku, gdzie one są już osadzone w realiach współczesnych. Seria Call of Duty została doceniona przez krytyków i graczy, stanowiąc spektakularny sukces komercyjny, wynoszący, uwaga, do listopada 2011 roku ponad 100 milionów sprzedanych egzemplarzy. Znowu sporo. Powodzenie serii pociągnęło ze sobą m.in. wydanie komiksu, ale także gry karcianej. Cała seria Call of Duty opiera się na pomyśle, wedle którego gracz bierze udział w różnorodnych konfliktach, w których nigdy nie walczy sam. Od wydania gry Call of Duty Modern Warfare popularność zdobywa również gra wieloosobowa przez internet, umożliwiająca graczom doskonalenie swego sprzętu wojskowego i umiejętności poprzez eliminację przeciwników. Cechą charakterystyczną gier z serii jest widowiskowa, dynamiczna akcja. Okej, no to czas na ostatnią pozycję i tutaj może będziecie zdziwieni, nie wiem, dawajcie znać w komentarzach, ale numer 5 według tego rankingu otrzymuje gra Grand Theft Auto.
Pierwsze dwie odsłony tej serii sprzedały się naprawdę solidnie, ale nie były to jeszcze pozycje, które jakoś mocno wyróżniały się z tłumu. Wielka rozpoznawalność przyszła dopiero wraz z częścią trzecią, przenoszącą cykl w trójwymiar i rozpoczynającą modę na gry akcji w otwartym świecie. Kolejne odsłony serii systematycznie rozwijały pomysł z trójki, zmieniając ją w popkulturowy fenomen. Dorzucenie do puli mocno rozbudowanego trybu sieciowego w 2013 roku rozbiło bank. Zaledwie w 24 godziny od debiutu wygenerowano ponad 800 milionów dolarów przychodu, za sprawą przeszło 11 milionów sprzedanych kopii. W ciągu roku rozeszły się 34 miliony sztuk gry, a w kolejnych latach sprzedaż nie ustawała i najnowsze wyniki mówią o 130 milionach rozprowadzonych egzemplarzy do maja 2020 roku. To fenomenalny rezultat. A gdy weźmie się pod uwagę, że bezpośrednia sprzedaż nawet nie jest głównym źródłem zarobków Rockstara, bo znacznie więcej wpływów generuje szalenie popularny tryb online, no to powstaje wizja absolutnego giganta. Choć oficjalne dane podające liczbę aktywnych graczy na wszystkich platformach nie są znane, to udostępnienie gry za darmo w sklepie Epic Games Store w pierwszej połowie 2020 roku miało bardzo pozytywny wpływ na popularność tej produkcji. Jest więc to jedna z najbardziej popularnych gier naszych czasów i przynajmniej przez kilka najbliższych lat nie powinno się to zmienić. I tym właśnie akcentem zamykamy dzisiejszą listę. Wiem, możecie się czuć trochę zaskoczeni, no bo zabrakło niektórych takich naprawdę mega znanych tytułów, jak na przykład Fortnite, ale niestety, według obecnych danych Fortnite znajduje się, tu Was troszeczkę zmartwię, na 7 pozycji w rankingu światowym, także no nie łapie się do tej piąteczki. Podobnie zresztą jak szeroko komentowany Cyberpunk, który jest na pozycji 9, ale wiem, że pewnie niektórzy liczyli na to, że usłyszycie tu jeszcze takie gorące tytuły jak Roblox czy Among Us, ale tutaj też się sprawy skomplikowały, bo Roblox jest na miejscu 11, także to już jest, wiecie, poza tą pierwszą dziesiątką. Z kolei Among Us goni Robloxa, bo jest na miejscu 12. Dajcie znać koniecznie, która gra najbardziej Was wciągnęła. Pamiętajcie o tym, że możecie na bieżąco głosować w zakładce społeczność. Jak macie propozycje, piszcie śmiało na dole. Serio, staram się realizować te odcinki, na których Wam najbardziej zależy. Także dawajcie łapki w górę, jak Wam się podobało. No i do usłyszenia. Hejka!